Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD. Michał Michalski po wygranym pojedynku nad Albertem Odzinkowskim. Powiedz, no dzisiaj niespodziewana gala, niespodziewane rozwiązania tych walk, bardzo szybkie nokauty. No to na ile ten prawy podbródkowy był wypracowany, na ile on poszedł z automatu? Ten prawy podbródkowy był wypracowany przez, nie wiem, z pół roku, cztery miesiące, no trzy, dwa miesiące na pewno bite, to robiliśmy cały czas lewy prosty, prawy hak z Pawłem Traczem na tarczach, z Tarielem od wielu lat cały czas bokserską też pracuję, ale w tej walce to główna zasługa też Pawła Tracza, bo z nim bardzo dużo robiłem tych podwójnych, potrójnych akcji, także był przygotowany, na pewno lewa ręka była planem na tą walkę, tak jak moi trenerzy mi nakreślili, żeby dużo kuć lewym prostym, trzymać Alberta na dystans, nie wchodzić w bijatykę, to z tego, z czego słynę. Ułożyć głowę i tak się bić. I tak plan zrealizowałem, że chodziłem dużo tym lewym prostym, a prawą rękę szykowałem od czasu do czasu. No dobra, ale muszę jednak dopytać. No wszedłeś w bijatykę, bo nie byłbyś sobą, gdybyś nie wszedł i kolano. Zatańczył świat, że tak powiem, po tym uderzeniu kolanem w wykonaniu Alberta? Dokładnie, flashback był od razu, na chwilę, może nie, że odcięło, nie było na tyle mocne, żeby mnie odcięło, ale na chwilę przygasłem, ale szybko wróciłem do siebie, z powrotem do walki. No ja z tego słynę, że muszę dostać takiego pobudzacza na początku walki, żeby wejść w nią. No i tak też tutaj się stało. Kolano oczywiście czysto weszło, byłem na chwilę przyćmiony, ale szybko wróciłem do siebie. Albert nie wrócił, bo ja mam takie wrażenie, że on po tym podbródkowym tak naprawdę już go w tej walce nie było. To była taka próba desperacka przetrwania, ale tak naprawdę on się, uginały się pod nim nogi pod każdym lewym prostym, nawet wydawało się takim niezbyt mocnym. Zgodzisz się z tym, że to był początek końca tej Dokładnie. Walki? Ja też to widziałem, że po tym haku już każdy lewy, który wchodził, to ugiął nogi Albertowi, to też widziałem ze środka, aczkolwiek no ciężko jest przetrwać takie coś, prawda, że ktoś cię trafia, padasz czysto, jeszcze parę ciosów tam weszło z parteru, no ciężko się wraca po taką część, prawda? To nie jest, że... No i jak już takie coś dostaniesz na początku walki, czasem jak sobie z tym nie potrafisz poradzić i wejść w walkę od nowa, no to niestety już jest tylko równia spadkowa, nie? Jak ważny był to dla ciebie pojedynek? Bo mam wrażenie, że po ostatnim gongu gdzieś zeszło z ciebie ciśnienie, pojawiły się łzy szczęścia, taki wzruszający moment i taki bardzo prawdziwy, bym powiedział. Tak, to była najważniejsza walka w moim życiu. Najważniejsza na pewno. Albert kiedyś mnie strasznie zlał na sparingach, jeszcze jak byłem w Krakowie. Dostałem, że tak powiem, straszny wpierdol, ale to było kilka lat do tyłu. Także postawiłem też sobie za cel, no teraz, że tak powiem, odbić się za tamte czasy. Nawiasem oczywiście mówiąc, bez żadnej złej krwi. I za główny cel postawiłem sobie to zwycięstwo, żeby wygrać też samym sobą, przede wszystkim z Albertem. No i myślę, że na tym to polega, żeby stawiać sobie coraz wyższe cele, to czego się boimy, brać sobie za główne cele i je przezwyciężać. I tak w tej walce właśnie chciałem to zrobić. No to powiedz proszę, co sobie postawisz teraz za cel główny, bo druga wygrana z rzędu i wiadomo, na razie odpoczynek i na pewno damy ci tą możliwość się nacieszyć i chciałbym, żebyś się nacieszył, ale czy jesteś w stanie dzisiaj nam powiedzieć, co dalej? Wiesz co, no teraz na pewno, tak jak mówisz, chcę nadrobić trochę czasu straconego dla rodziny, dla żony, bo dużo mnie nie było, dużo wyjeżdżałem, ona miała ze mną straszne przeboje. Jak ja robiłem wagę, przygotowywałem się do walki, naprawdę ma ze mną kobieta ciężko, także chcę jej teraz to wynagrodzić, pocieszyć się rodziną, znajomymi, nadrobić wszystkie kontakty towarzyskie, no i myśleć dopiero o walce w styczniu. No nie wiem, no chcę sobie stawiać coraz wyższe cele, prawda, no nie wiem, czy to szybko mówić o tym, żeby to był Roberto Soldić, no też nie wiem, czy ja jestem gotowy, muszę po prostu usiąść, przespać się z tym i to przemyśleć, prawda, na pewno nie boję się wyzwań. Wierzę w to, że moje 5 minut jest dopiero przede mną. Dzisiejszą walką myślę, że dostanę ogromnego napędu w przód. No i tyle, nie? Na pewno teraz numerem jeden jest wypoczynek. To chcę zrobić, pocieszyć się trochę. Podziękować chciałbym przede wszystkim też swoim sponsorom, bo dzięki nim mogę realizować i robić to, co robię. I naprawdę marzyłem, żeby moje życie tak wyglądało i tak wygląda dzięki mojemu menadżerowi i moim sponsorom. Także cieszę się, marzyłem o tym, mówią, że uważaj, bo może się spełnić to, o czym marzysz i w moim przypadku się spełniło, za co bardzo Wam dziękuję. Bardzo. Nic więcej, nic dodać, nic ująć. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Mega szczęście. Ale powiem Ci, po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD.